Galerię Mody kojarzymy dziś z nowoczesnym centrum handlowym. Miejscem, gdzie oglądamy wystawy i oglądamy ludzi. I sami jesteśmy oglądani. A my dziś chcemy zaprosić Państwa do Galerii Mody Dawnej. Mody malowanej przez wybitnych polskich malarzy. Zapraszamy do Galerii Malarstwa Polskiego, Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Do Galerii Mody. Pierwszym przystankiem naszego spaceru jest piękny portret Izabeli Branickiej, namalowany przez Barcellego w 1757 roku. To dama z najwyższych kręgów arystokracji, siostra króla, ale pozuje w stroju dalekim od dworskiej formalności, najbardziej uroczystej elegancji. Bo moda XVIII wieku była rozdarta między dwoma przeciwstawnymi impulsami. Jeden z nich wyrażał się w dworskiej elegancji, w rozłożystych rogówkach, w skomplikowanych fryzurach, a drugi to elegancja buduaru, strojów nieformalnych, czyli ubiorów negliżowych. I wtedy właśnie, w tej epoce, po raz pierwszy zdarza się tak, że eleganccy ludzie się w takich właśnie nieformalnych, negliżowych strojach portretują. Ale to nie są portrety przeznaczone do oglądania przez każdego. One są tylko dla osób najpoufalszych. Tak jak dama w takim stroju, w swoim buduarze mogła przyjmować ludzi ze swojego kręgu towarzyskiego. Mogła też przyjmować krawca, fryzjera, ale oni się przecież nie liczyli, prawie nie istnieli. Byli tylko akcesorium modnego życia. Patrząc na panią Branicką, widzimy piękny, modny, negliżowy strój francuski, elegancki. Śnieżno-biały peignoir zdobiony wspaniałymi koronkami. Te mankiety tutaj, to się nazywało angażanty. I one są z bardzo, jak widać, cennych, pięknych koronek. Strój jest bardzo starannie skomponowany. Ta osłaniająca przód dekoltu aranżacja, to się nazywało bawet. I zdobiące go tutaj wstążki tworzą drabinkę, tak zwaną échelle. Pięknie dobrana biżuteria, para perłowych bransolet, bardzo staranna fryzura spudrowanych włosów, na szyi kolareta albo binda ozdobiona taką samą wstążką jak bawet i angażanty. Modna, asymetryczna ozdoba z kwiatów i podobnie modna, lekko asymetryczna aranżacja fryzury. Izabela Branicka demonstruje nam fakt nadążania przez polskie damy za wszystkimi nakazami mody z Paryża. Moda kobieca około 1800 roku, którą tutaj widzimy pięknie przedstawioną na portrecie Klementyny Walickiej, pędzla Józefa Grassiego z roku 1804, była wynikiem splecenia się dwóch impulsów. Rosnącego już w ostatnich dekadach XVIII wieku zamiłowania do prostoty, naturalności oraz rewolucji francuskiej, która nawiązywała do ideałów republikańskiego Rzymu. A zatem kobiety epoki dyrektoriatu miały przekształcić się w rzymianki. To był taki okres, kiedy wyjątkowo blisko było modzie do postulatów awangardowych artystów. I w gruncie rzeczy ta formuła, którą widzimy na obrazie Grassiego, była tworem eleganckich kobiet paryskich,
elegantek sławnych na całą Europę. Róży Tallien, Józefiny, przyszłej żony Napoleona, pani Récamier i malarzy, zwłaszcza Dawida. On stworzył razem ze swoimi eleganckimi patronkami tę właśnie formułę mody kobiecej. Suknia nawiązująca do starożytnej tuniki, spięta na ramiona chętnie jakimiś pięknymi kameami, na przykład w nawiązaniu do starożytności, inspirowana rzymskimi uczesaniami fryzura, tunika wysoko przepasana i połączona z jakąś kolorową draperią, szalem, jakąś stolą a la rzymska. Modne stało się ciało podobne do antycznej kolumny, z wysoko umieszczonymi półkulami piersi, wysoko umieszczoną talią, smukłe. To była wymagająca moda. Wymagała znakomitej, smukłej sylwetki, pięknych ramion, kształtnych piersi. Wiązała się też z takim bardzo awangardowym impulsem obyczajowym, który utrzymał się tylko przez pewien czas najgorętszego rewolucyjnego ferworu. Podobnie jak dzieło sztuki, moda rodzi się z pragnienia doskonałości i zgody na niedoskonałość. Po kilku latach tych bardzo awangardowych i bardzo śmiałych kreacji w duchu rzymskim pojawiło się rozwiązanie bardziej miłosierne dla pań obdarzonych mniej znakomitymi warunkami. Widzimy je na portrecie Ludwiki Kossakowskiej, pędzla Jana Chrzciciela Lampiego, rok 1807. To suknia, która nawiązuje do klasycznej tuniki kolorem, wysokim umieszczeniem stanu, ale jest już modelowana zupełnie inaczej. O ile o tych pięknych kreacjach przełomu XVIII i XIX wieku można było powiedzieć za Stanisławem Kostką-Potockim, że wyborność nie w samym ubiorze, ale w jego polega układzie, który kształci ręka smaku, czyli w układzie pięknym draperii, fałd, to w sukni, którą wymyślono pod koniec dekady, rolę rzeźbiarza przejął krawiec. Ta suknia składa się z oddzielnie krojonego stanika, wymodelowanego i przyszytej do niego spódnicy. Czyli mamy już do czynienia z mniejszą taką swobodą, spontanicznością układu, a z bardziej kontrolowanym formowaniem ubioru. Oddzielnie krojony stanik dużo lepiej podtrzymuje piersi, a spódnica, którą u góry krojono węziej, też pozwala lepiej ukryć wady sylwetki i lepiej tę figurę wymodelować. Akcentem kolorystycznym, który tę białą toaletę ożywia, jest wspaniały, barwny, kaszmirski szal. I o tym szalu chciałabym Państwu jeszcze kilka słów opowiedzieć, bo to jest fascynująca historia i taka, z której kontynuacją mamy w jakiś sposób do czynienia, kupując na przykład szale z paszminy tak zwanej, bo one są w jakimś sensie dalekimi potomkami tych wspaniałych szali, które od końca XVIII wieku importowano z Indii, a potem na wzór indyjskich szali wytwarzano także w europejskich fabrykach. Te szale były niezwykle kosztowne. Prawdziwy kaszmirski szal, którego utkanie zajmowało kilku osobom około 2 lat, kosztował tyle, co dzisiaj dobrej klasy Mercedes. Na początku XIX wieku Łukasz Gołębiowski pisał o tych szalach rajskie ptaki po 100 dukatów płacone. One znakomicie komponowały się z empirowymi białymi sukniami, nie psuły linii, pozwalały też okryć się, zapewniały nieco ciepła, a do tego były fantastycznym symbolem statusu. Jest też charakterystyczne,
że jako takie bardzo drogie i cenne elementy one były dozwolone mężatkom, kobietom zamężnym i często stanowiły zresztą przedmiot podarunku narzeczeńskiego na przykład. A modę na nie zapoczątkowała Józefina Bonaparte, żona Napoleona, która pod koniec XVIII wieku otrzymała od męża pierwsze takie szale, które przywiózł jej ze zwycięskiej wyprawy do Egiptu. Szal kaszmirski, jego kariera jest też przykładem fantastycznego międzykulturowego transferu. Transferu z jednej strony przywileju, bo w kraju swojego pochodzenia to także były niezwykle kosztowne i statusowe wyroby, ale takiego transferu, który zmienia pewne uwarunkowania, bo w Indiach te szale należały do stroju męskiego, a w modzie europejskiej stały się takim niezwykle cennym i atrakcyjnym elementem mody kobiecej. A więc oto fuzja, antyk i orient, klasa i kasa, sztuka i komercja. Dla zrozumienia treści kostiumologicznej i nie tylko kostiumologicznej wielu obrazów musimy zrozumieć też czasami bardzo specyficzne konteksty, w których powstawały i o których mówią. Innymi słowy, zobaczyć w jakim sensie dany obraz i dany strój odchodzi od tego, co było taką powszechną, przyjętą normą. To jest często bardzo trudne do zauważenia, bo kronikarze epoki mają taką właściwość, że nie odnotowują tego, co uważano za naturalne. W związku z czym, mimo że bardzo dużo wiemy na przykład o modzie początków XIX wieku, to wychwycenie pewnych niuansów sytuacji może być trudne. Przydaje się wtedy badanie dotyczące okoliczności powstania obrazu. Tego na przykład bardzo ciekawego portretu Marii z Zarzyckich-Dobkowej, namalowanego przez Jana Rustema w roku 1811. Ona tutaj występuje upozowana na nimfę Erato, czyli muzę poezji i muzyki miłosnej. Na to wskazują atrybuty, lira, tamburyn. No i generalnie, prawda, taki bardzo antykizujący strój tutaj z tym okryciem, który można nazwać płaszczem Wenus. Takie aranżacje pokazywano w ówczesnych żurnalach właśnie z taką nazwą, czyli to skojarzenie, prawda, z antykiem, z miłością. No, nie balowe pantofelki, tylko obnażające stopy sandały a la rzymskie. O co tu chodzi? Prawdopodobnie portret ten przedstawia damę w takim kostiumie, w jakim występowała w żywych obrazach. Na początku XIX wieku bardzo modne stały się różnego rodzaju prywatne przedstawienia teatralne czy takie parateatralne pomysły, jak właśnie żywe obrazy, i zajmowano się bardzo chętnie ich przygotowaniem i prezentacją w arystokratycznych rezydencjach. One także były dosyć kontrowersyjne, bo tak się zastanawiano na przykład, czy udział w takich spektaklach przypadkiem nie zdemoralizuje damy, bo w owym czasie zawód aktora, zwłaszcza aktorki, nie cieszył się jakąś szczególnie szacowną reputacją. Tak więc mamy tutaj do czynienia z bardzo szacowną osobą, szacowną tradycją antyczną i nieco mniej szacowną, a bardziej pikantną, rodzącą się wówczas modą na żywe obrazy i amatorskie przedstawienia teatralne. Czy pomyślelibyście Państwo, że ten świetny portret, połowa mniej więcej lat 1790, malarz Józef Pitschmann, portret Antoniego Rozwadowskiego, że to naprawdę facet prawie że w dżinsach? W stroju negliżowym, czyli nieformalnym ubiorze porannym do jazdy konnej. W tamtym momencie frak, później najbardziej formalny ubiór męski, jest najwygodniejszym, najbardziej praktycznym,
i najbardziej nieformalnym ubiorem męskim. To moda angielska, ten drugi alternatywny impuls, który ukształtował modę europejską od końca wieku XVIII, a potem ubiór nowoczesnego, współczesnego mężczyzny w wieku XIX i XX. I los fraka, ubioru do jazdy konnej, na co wskazuje jego konstrukcja, prawda? Przód wycięty, żeby siedzącemu w siodle nie przeszkadzał. Niewidoczne, ale znajdujące się tam z tyłu rozcięte poły, które odpowiednio się także na zadzie końskim układają. Obcisłe, przylegające do sylwetki spodnie. Jasna kamizelka, powściągliwa bardzo kolorystyka. Ideał mody męskiej około roku 1800 wyraża ideały powściągliwości, rzetelności, skromności, ale w połączeniu ze znakomitą jakością i dopasowaniem ubioru do indywidualnej sylwetki. To jest zupełnie inna wizja elegancji niż dworski splendor Wersalu. To jest wówczas moda alternatywna. Ten portret, a właściwie dzieje przedstawionego na nim fraka, dają nam wgląd w jeden z najważniejszych procesów kształtujących modę. Coś, co właściwie jest kołem zamachowym mody, czyli przesuwanie się pewnych ubiorów w hierarchii mody. Od nieformalnej przez eleganckiej do najbardziej uroczystej. I takie właśnie były dzieje fraka, który rozpoczynał jako ubiór sportowy, bardzo nieformalny. Potem stał się normalnym, eleganckim ubiorem męskim, aby w końcu ostać się wyłącznie w ubiorze wieczorowym. Podobny tor odbył męski garnitur, właściwie marynarka. Jak sama nazwa wskazuje, prosty, luźny żakiet robotników i marynarzy. Dla eleganckiego pana około połowy XIX wieku stał się ubiorem na wieś, też na takie bardzo nieformalne okoliczności. Potem awansował do rangi stroju miejskiego, a w końcu wraz z marynarką smokingową do ubioru wieczorowego. A na naszych prawie oczach podobną drogę odbyły dżinsy od roboczego ubioru do stroju uniwersalnego, dopuszczalnego w bardzo wielu okolicznościach współczesnego życia. Proszę Państwa, szanujmy mężczyzn w szlafrokach. Nie tylko wtedy, gdy, jak w tym przypadku, to król Stanisław August Poniatowski, dumający nad chylącą się ku upadkowi Rzeczpospolitą na portrecie pędzla Bacciarellego. Nie mylmy szlafroka z dzisiejszym płaszczem kąpielowym, bo to rzecz z zupełnie innej półki i innych obszarów. Szlafrok stał się w rzeczywistości i w malarstwie symbolem mężczyzny oddającego się w zaciszu domowym swojego studia, biblioteki, pracy duchowej, intelektualnej, pisaniu, komponowaniu muzyki, pracy naukowej. Istotnie w takich domowych okolicznościach panowie nosili strój, który u nas nazywano robe de chambre, od francuskiego robe de chambre, czyli właśnie ubiór domowy, taki pokojowy. Po zrzuceniu szóstokora czy fraka wdziewali właśnie taki ciepły, miękki, na kształt płaszcza uszyty ubiór, bo w większości pomieszczeń w XVII-XVIII wieku było po prostu zimno. Więc w tym wygodnym stroju można było oddać się czynnościom niewymagającym jakiejś aktywności fizycznej, prawda? Tylko aktywności intelektualnej, duchowej. A dla malarzy miał taki szlafrok liczne i nie do przecenienia zalety. Po pierwsze, pozwalał wybrnąć z jednego z trudniejszych dylematów, przed którym stał portrecista, mianowicie
zmieniającej się, dezaktualizującej się mody. Co zrobić, żeby portret po kilku latach nie zdradzał już niemodnym krojem ubioru, no, czasu, który minął od jego powstania. Szlafrok był idealnym rozwiązaniem, bo miał właściwie ponadczasowy krój, układał się też w takie malownicze fałdy, które były atrakcyjne plastycznie, a poza tym przywodziły na myśl skojarzenia z antykiem, prawda, z klasyczną draperią. Jednak pochodzenie szlafroka to Orient. Od XVII wieku przywożono do Europy japońskie kimona lub szyte na ich wzór w Indiach Zachodnich ubiory. Także męski szlafrok to jeden z pierwszych bezpośrednich importów z Orientu do mody zachodniej. Moda potrafi wzbogacić nasze życie. Sama czerpiąc z rozmaitych źródeł, z literatury, z teatru, z podróży, pozwala nam także doświadczyć egzotyki bliższej i dalszej. Tak jak tej dziewczynce na portrecie malowanym przez Karola Szwajkarta w roku 1837. To sukienka w szkocką kratę. Bez opóźnienia pojawia się na niej modny wzór, który spopularyzowała królowa Wiktoria, wyjeżdżając na szkockie wakacje, oraz romantyczne powieści Waltera Scotta, w Szkocji często się rozgrywające. Mówiliśmy o tym, jak poprzez modę przychodzi do nas daleki świat. I w miarę jak XIX wiek trwał, ten świat, który przychodził przez modę, był światem coraz dalszym. W drugiej połowie XIX wieku bardzo istotną inspiracją, która wpłynęła na różne dziedziny sztuki i w tym na modę, była fascynacja Japonią. Nie tylko zdobnictwem, ornamentyką, ale też odmienną estetyką innych barw, innej symetrii, innej kompozycji. I ten wpływ japonizmu na malarstwo, a zarazem na modę kobiecą, pięknie pokazuje ten portret pędzla Olgi Boznańskiej, rok 1892, być może autoportret artystki. Królewska czerwień i japońska parasolka to egzotyczne i artystyczne elementy. Japońskie parasolki rzeczywiście, podobnie jak japońskie wachlarze, stały się elementem mody. Importowane, kupowane w specjalizujących się w orientalnych wyrobach sklepach, były znakiem artystyczności w ubiorze, stały się też elementem wyposażenia pracowni artystycznych. I ta właśnie japońska parasolka, stanowiąc tło dla twarzy modelki, jest jednym z głównych bohaterów tego pięknego obrazu. Mam nadzieję, że ten spacer po galerii dawnej mody uprzyjemni Państwu kontakt z modą dzisiejszą, a także obcowanie z dziełami sztuki, tej dawnej i współczesnej. Dziękuję.